oświeciło mnie. Oświeciło mnie, gdyż wcześniej mi się wydawało, że cudowny związek to mogą stworzyć dwie osoby, które uwielbiają robić drugiej dobrze. Czyli ja, dajmy na to, ja jestem tym, który robi innym dobrze. Jestem altruistą, który spełnia życzenia drugiej osoby, prześlicznej, przecudownej, przepięknej kobiety. I ja mogę stworzyć cudowny związek z taką osobą, która ode mnie to przyjmuje, bo jeżeli ona tego nie chce ode mnie przyjąć, to się czuje, jak byłaby napastowana przez uprzykrzoną muchę, bo jej chce dać, a ona wcale tego nie chce wziąć. Ona wcale tego nie pragnie ode mnie. I oświeciło mnie. Dotarło do mnie, że cudowny związek, który daje radość, daje szczęście obydwu stronom, może być tylko wtedy, kiedy albo jedno jest sadystą, a drugie jest masochistą, albo wtedy, kiedy obydwoje lubią nie tylko dawać, ale i brać. Lub w drugą stronę. Jeden jest altruistą, a drugi jest egoistą. Mogą złożyć przecudowny związek. Na jakiś czas. Do pewnego momentu. Aż potem się rybnie. Bo na początku, pod wpływem tego testosteronu i tej oksytocyny i tego zachwytu, to im się wydaje, tym młodym, że obydwoje chcą dawać. A potem bardzo szybko się okazuje, że oni chcą dawać, ale na swój sposób. Że oni chcą tak dawać i to dawać, co im odpowiada. A druga strona chce przyjmować, ale nie to, co on daje, tylko ona chce przyjmować to, co ona chce. I ogromnym problemem w stworzeniu związku jest to, że bardzo często my chcemy, ale po swojemu. My mamy swoją ideę fix, mamy swoje wyobrażenie i wara temu, który próbuje to zmienić. I dlatego oświeciło mnie, bo ważne jest, żebym nie tylko dawał, ale dawał to, co ta druga osoba chce. I jest równie ważne, żeby ona chciała to przyjąć, a nie tylko chciała dawać. Czyli jest ważne, żebym ja chciał przyjąć to, co mi dajesz. Jasne?